Witam wszystkich. W tym odcinku nie będzie opowieści o królu, tylko chciałem poruszyć dość kontrowersyjny temat, który ostatnio pojawia się często na różnych portalach i na forach, a mianowicie, jak widzieliście już w tytule, wracam do skarbca Jana II Kazimierza Wazy i wyjaśnię sprawę tajemniczej srebrnej Boratynki. Temat ten zapodał mi Maciej z kanału Kompania Braci. Tym, którzy oglądają moje filmy, to nie muszę wyjaśniać, o kim mówię, bo każdy zna Macieja i Marcina, a nowych widzów zapraszam do zapoznania się z ich kanałem. Maciej, jak wiemy, z jego filmów jest chyba największym zbieraczem Boratynek, bo mało kto znajduje tyle, co on na tych wielkopolskich polach. No i zapytał się mnie, czy są srebrne Boratynki, bo na forum odkrywcy ktoś wrzucił zdjęcie takiej Boratynki, no i twierdzi, że taką właśnie znalazł. Odpisałem mu, że nie ma srebrnych Boratynek, no i że to po prostu jest jakiś fake news. Zostawiłem ten temat na jakiś czas, ale później wróciłem do niego i zajrzałem na to forum, no i na inne też tam ciekawe właśnie strony w internecie, i to, co przeczytałem i zobaczyłem, to po prostu stek niewiarygodnych bzdur, w które osoby nieznające historii monet i tematu dają się wkręcać i nawet kupują takie wyprodukowane falsy, i to za całkiem niemałe pieniądze. Zanim omówię sprawę, to powiem jasno, czy są srebrne szelongi Jana II Kazimierza Wazy? Tak, są srebrne szelongi. Czy są srebrne Boratynki? Nie ma. Nie ma srebrnych Boratynek. Chociaż Boratynka jest też szelongiem, ale nie ma srebrnych Boratynek, aczkolwiek szelongi srebrne są. Na tym forum w odkrywcy było takie zdanie: czym lepszy wykrywacz, tym więcej srebrnych Boratynek można znaleźć. No, tak mi się wydaje, że chyba napisał to jakiś producent wykrywaczy właśnie metali. Następnie było, że w czasach Jana Kazimierza posrebrzali miedziane Boratynki, żeby oszukać kupców, że są srebrne, no i dlatego teraz takie znajdujemy. No po prostu jakiś geniusz to wymyślił tą bzdurę, ale dużo się też nie pomylił, tylko o no niecałe 400 lat, bo to dzisiaj fachowcy fałszerze wpadli właśnie na pomysł srebrzenia Boratynek i pokrywania ich patyną, żeby właśnie wciskać, no, że tak brzydko powiem, kit ludziom, sprzedawać te Boratynki po 400 zł. Nie powiem, kto je sprzedaje i gdzie, ale widziałem i wiem, że kupujących naiwnych też nie brakuje. No i to tyle w temacie srebrnej Boratynki. Jedną srebrną monetą podobną do Boratynki jest szelong srebrny bity na Litwie w latach 1652-1653, który jest wielkością podobny do Boratynki i rewersem, czyli ma na rewersie jazdę litewską. No i jeżeli ktoś by w gorszym stanie taką monetę wykopał, no w pierwszej chwili mógłby się na przykład pomylić, ale to tylko w pierwszej chwili, bo awers jest zupełnie inny, nie ma głowy Jana II Kazimierza. I ja takiego szelonga właśnie mam i chciałem go Wam teraz zaprezentować. Widzimy tutaj właśnie szelonga litewskiego, bitego na Wilnie. Jest to szelong srebrny o średnicy 16 mm, wadze około 0,5 grama. Ten szelong w mojej kolekcji jest taką wisienką na torcie, że tak powiem, no niełatwo jest go zdobyć. Kiedyś słyszałem taką opinię, że monety króla Jana Kazimierza no, były bite niedbale na takich stemplach prowizorycznych jakichś. No ja tutaj nie mogę się z tym zgodzić, bo patrząc chociażby na tego szelonga, uważam, że jest on naprawdę bardzo ładną monetą, starannie wybitą. Tutaj na awersie
widzimy monogram królewski ukoronowany. Tu pod koroną jest monogram królewski ICR Jan Kazimierz Król. Taki jest tutaj skrót. No i w otoku mamy napis Jan Kazimierz Król Polski, Szwecji. Także na takiej małej monetce 16 mm tyle szczegółów, także uważam, że naprawdę jest ona starannie wybita. Na rewersie, i tu właśnie pokażę tą ciekawostkę, na rewersie mamy pogoń litewską. No, żeby ją tutaj dobrze ustawić, żebyście dobrze widzieli. O, tak jak teraz. Tutaj jest, do góry jest również korona, pod koroną jest pogoń litewska, napis w otoku szeląg Królestwa Polskiego i tutaj mamy jeszcze pod koniem, że tak powiem, pod jazdą, mamy herb Gozdowa. To jest herb podskarbiego Gordona Michała Tyzny. Także tak to wygląda. No i właśnie tutaj mi się wydaje, że jeżeli ktoś by wykopał właśnie jakiś poszukiwacz takiego srebrnego szelonga właśnie z taką pogonią litewską, no pokażę wam tutaj buratynkę, jest on właśnie podobny, że tak powiem, rozmiarami do buratynki. Tu ustawimy tą pogoń. No gdyby ta moneta była w złym stanie na awersie, na przykład nieczytelna, tylko rewers, no i w pierwszej chwili, gdyby ktoś tam wykopał, mógłby sobie pomyśleć, oho, znalazłem srebrną boratynkę, ale to jest no po prostu nic bardziej mylnego, nie ma, jak powiedziałem, srebrnych boratynek. I powiem wam jeszcze, że na żadnym srebrnym szelongu nie, na awersie nie ma głowy po pierwsze Jana Kazimierza II, tylko widnieje na boratynkach. Zaraz pokażę wam jeszcze tą monetkę w przybliżeniu, w makro, żebyście sobie mogli ją dokładnie obejrzeć. Także szelongi jako moneta o najmniejszym nominale, bo była to 360 część talara, były bardzo powszechne i bite od samego początku panowania Jana Kazimierza. I to zarówno były bite z miedzi w Mennicy Wschowskiej, Bydgoskiej, jak i srebrne, nie tylko prezentowany przeze mnie szelong litewski z Wilna, ale i Gdańsk i Toruń biły również swoje szelongi, które też nie mają nic wspólnego z Boratinim, dzierżawcą Mennicy Królewskiej, od którego, jak wiemy, dopiero pochodziła potoczna nazwa Boratynka, którą to Boratini wybijał dopiero od roku 1659 do roku 1667. I była ona wyłącznie miedziana, a pod koniec nawet miedź była mieszana z jakimś gorszym materiałem i boratynki zaczęły się kruszyć, ale nigdy nie były srebrne. Teraz pokażę wam na prezentacji właśnie te szelongi, o których mówiłem.
No i to chyba wszystko, co chciałem Wam wyjaśnić w tym temacie. Zrobiłem ten film też z myślą, że gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania co do innych monet i chcielibyście, żebym je omówił na filmie, to dzielcie się pomysłami w komentarzach czy na mailu, którego macie też pod filmem i na który również możecie przesyłać zdjęcia ewentualnych monet do omówienia. Ja po tym filmie robię sobie przerwę do świąt wielkanocnych i wracam w lany poniedziałek, czyli w śmingus dyngus z premierowym filmem ze skarbca Jana I Olbrachta. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.